Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony. Bartek, popiel z bloga wynik.pl i dzisiaj porozmawiamy o społeczności. Zatem chcesz mieć swoją społeczność, ale nie wiesz od czego zacząć? Zastanawiasz się, czy zacząć od wyboru odpowiedniej platformy. A może kluczem jest tworzenie ciekawej i wartościowej treści, a platforma jest sprawą drugorzędną. Brzmi ciekawie? No to zaczynamy. W tym nagraniu porozmawiamy o tym, jak budować społeczność, zatem od razu przechodzimy do konkretów. Zresztą jak zwykle. Ok, to w takim razie lecimy. Jeżeli chcesz budować społeczność, to na początku zastanów się, jaki ma być cel tej społeczności. Dlaczego tak naprawdę chcesz budować tą społeczność? Po co ona jest Ci potrzebna? Jaki stoi za tym motyw? Warto się nad tym zastanowić, czy Ty chcesz zrzeszać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Czy chcesz zrobić społeczność ludzi z podobnej branży, na przykład chcesz zebrać jakichś inżynierów, albo strażaków, albo policjantów, albo nauczycieli, a może chcesz poznawać po prostu nowe osoby. Jaki jest cel tej twojej społeczności? To jest bardzo istotne, żebyś wiedział, czemu to, wszystkiemu, czemu to w ogóle wszystko ma służyć, okej. Okay? więc teraz tak co dzięki tej społeczności w ogóle ty chcesz zdziałać czy chcesz mieć więcej partnerów biznesowych yy, czy chcesz więcej sprzedawać swoich produktów cyfrowych nie mam że o to właśnie ci chodzi ale warto sobie to ustalić na samym początku jaki jest motyw budowania tej społeczności także po to żeby być transparentnym z tymi ludźmi okej okay? więc to jest bardzo bardzo istotne co takiego macie dać ta społeczność Pełnienie, a może właśnie poczucie zrozumienia a może też yy, przypływ gotówki no i w tym nie ma absolutnie nic złego więc zastanów się co ta społeczność ma Ci dać, po co ty ją chcesz stworzyć, i przede wszystkim, co ty możesz dać tej społeczności od siebie. To jest bardzo istotne. To jest pierwsza rzecz, nad którą należy się zastanowić. Punkt numer dwa to wybierz, gdzie ty chcesz być. I później ci powiem jeszcze, od czego to zależy, ponieważ to jest jedna taka bardzo mała, istotna rzecz, bardzo często pomijana, ale o tym sobie porozmawiamy dosłownie za dwie-trzy minuty. Ale pierwsza rzecz która jest bardzo istotna. Ty nie musisz być wszędzie. Ja wiem, że dzisiaj jest mnóstwo platform, ponieważ możesz być na Facebooku, na TikToku, na YouTubie, możesz nagrywać na Instagramie, możesz robić stories, możesz robić rolki. No po prostu tych platform, gdzie można się dzisiaj uzewnętrzniać jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i absolutnie nie musisz być wszędzie. Więc wybierz jedną, dwie platformy i na nich się maksymalnie skoncentruj. Możesz sobie zrobić różnego rodzaju takie konfiguracje. Przykładowo, jak to może wyglądać? Takie konfiguracje to może być blog plus newsletter, ok? To jest coś, co na przykład my robimy, ale jeszcze do tego mamy właśnie dodanego YouTube'a. Ale może twoja ulubiona forma to są krótkie materiały wideo, więc jeżeli lubisz taką formę, jeżeli chcesz robić krótkie materiały wideo, no to wtedy możesz się pokazywać w takich platformach jak YouTube i publikujesz wtedy shortsy, możesz publikować swoje materiały na TikToku albo na reelsach na Instagramie. Ok. Kolejna rzecz to LinkedIn plus Twitter, czyli jeżeli lubisz pisać zazwyczaj na tych platformach, no to się wrzuca raczej treści pisane, no albo właśnie Instagram plus Twitter. Tu się trzeba zastanowić. U nas to jest właśnie blog plus newsletter plus głównie YouTube. Okej, okay? to są takie kanały komunikacji, które ja po prostu bardzo lubię, a później Ci powiem dlaczego je lubię i z czego to wynika, że te kanały są takie, a nie inne. Dalej, jeżeli już ruszasz ze swoją społecznością, to warto też przygotować jakieś materiały na start. Żeby to nie było tak, że ludzie wchodzą... I potem tam się nic nie dzieje, bo dlaczego ludzie w ogóle mają dołączyć do twojej społeczności? Czyli ktoś dołączy do twojej społeczności, do Discorda, do grupy na Facebooku, do jakiegoś LinkedIna i tak dalej i ludzie wchodzą, tam jest pusto. To jaki oni mają cel w tym, żeby tam w ogóle wrócić? Na początku powinno być przygotowane tyle treści, żeby ludzie nie zdążyli tego skonsumować za jednym razem, żeby chcieli tam wrócić. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. To jest tak samo jak ludzie odpalają blogi. No to często e, większość blogów umarła w ten sposób, że był jakiś wpis powitalny: cześć, nazywam się tak i tak, i to jest mój blog, i na tym blogu będę publikował: o, raz, dwa, trzy, cztery. I to był pierwszy i ostatni wpis na tym blogu. <laughs> Naprawdę tak to wygląda. Zatem przygotuj jakieś materiały na start. Nie zaczynaj absolutnie z niczym i nie twórz na bieżąco, bo to może spowodować, że po pierwsze łatwo się wystrzelasz z materiałów, a po drugie, tak jak powiedziałem, nie zatrzymasz tych ludzi, bo jeżeli oni po prostu wejdą, przeczytają jeden wpis, no to od razu się wypiszą. Jakby nie mają żadnego celu, żeby w tej grupie zostać. Więc zastanów się, co ty możesz stworzyć? Tutaj Ci podsunę kilka pomysłów na różnego rodzaju przykładowe treści. To może być na przykład coś takiego, że różnego rodzaju taki tips and tricks, tak? Czyli jakieś tam wskazówki, jak zrobić coś tam, coś tam. Dalej to może być case study, jakiś bardzo ciekawy case study, twoje case study, case study twoich klientów, jakieś ciekawostki z branży, tak, na, jakieś największe problemy i bolączki, które znalazłeś w sieci i to są takie problemy i bolączki, które dotyczą twojej grupy docelowej. Ulubione narzędzia, bez których nie jesteś w stanie pracować na przykład. Jeżeli pracujesz w internecie, to możesz się podzielić, w jaki sposób nagrywasz wideo, jak edytujesz swoje teksty, jak pracujesz nad content marketingiem, jak ty to wszystko zbierasz, segregujesz itd., itd. Wszystkie takie tego typu rzeczy można opisać, ale również możesz opisywać różnego rodzaju ciekawe historie, anegdotki, które ci się przydarzyły. Czy to w Twojej pracy, czy to w pracy z klientami, czy podczas jakichś wyjazdów, no naprawdę tutaj. I tutaj jest bez liku mojej możliwości, więc warto sobie to przygotować wcześniej i już trochę treści wrzucić w tę społeczność, zanim zaczniesz do nich zapraszać ludzi. Okej, okay? to jest też bardzo, bardzo ważna rzecz. Kolejna rzecz. Pokazuj się w innych miejscach jako ekspert. To od tego w ogóle można zacząć, zanim jeszcze się zacznie budować swoją społeczność. Tu możesz zrobić taki test, czy w ogóle ludzie chcą mnie czytać, w jakiej modalności, tak zwanej, ja się czuję bardzo dobrze, i dopiero wtedy, jak już to sobie wyczujesz, przetestujesz, widzisz, jakie treści chwytają, a jakie nie, no to dopiero możesz zacząć budować swoją społeczność. A na początku, może to trochę brzydko zabrzmi, ale możesz po prostu potestować sobie na czyimś podwórku. Mianowicie. Jeżeli na przykład jesteś zainteresowany produktywnością, albo efektywnością osobistą, rozwojem osobistym, czymś takim, to możesz poszukać grup na Facebooku, które tego dotyczą, albo różnego rodzaju Discordów. No i dołączasz do takich Discordów, patrzysz, o czym ludzie tam piszą, e, jakie zadają pytania, no i wtedy udzielasz się tam, odpowiadasz, piszesz swoje posty, no i po prostu dajesz się poznać jako osoba, która jest godna zaufania i która co nieco wie na ten temat, ok? Więc możesz reagować na posty innych osób, e, możesz odpowiadać na komentarze. To też nie jest tak, że ty musisz startować od zera. Najpierw możesz gdzieś trochę podziałać, i to też jest taki te w ogóle swojej dyscypliny. Jeżeli zobaczysz, że jesteś na jakimś forum i nie masz pary na to, nie masz takiej dyscypliny, żeby regularnie tam publikować, to jaka jest szansa, że później u siebie będziesz publikować regularnie? No, raczej mizerna. Więc możesz sobie przetestować u kogoś, zobaczysz, że rzeczywiście masz w sobie tą wolę walki, masz tą determinację, masz tą chęć. To później nawet te teksty, które gdzieś zostały u kogoś opublikowane, możesz przecież przenieść do siebie, na swoją społeczność, czy na swojego bloga, czy na jakiś inny kanał. To jest naprawdę bardzo istotne. Dalej. Jeżeli pojawiasz się w innych społecznościach, no to przede wszystkim ty już wchodzisz do środowiska, bo ktoś wykonał kupę roboty za ciebie. Czyli już jest jakaś społeczność, tam są ludzie, którzy są zainteresowani konkretną tematyką i ty wchodzisz niemalże na gotowe. Więc jeżeli będziesz dawać konkretną wartość, będziesz pisać bardzo fajne merytoryczne posty, odpowiadać komuś, pomagać, podpowiadać, porzucać linki, to dzięki temu ludzie ciebie będą też postrzegać jako ekspert. Ludzie będą mogli cię poznać, no i zobaczyć, czym się zajmujesz. I teraz tak, jakie to mogą być społeczności? No, naprawdę tego jest bez Liku, czyli to mogą być grupy tematyczne na Facebooku, to może być na przykład klan finansowych Ninja, to może być coraz lepsza firma, to akurat jest forum płatne, to jest grupa na Facebooku i żeby do niej mieć dostęp, to trzeba wykupić subskrypcyjny program, ale to też jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ jeżeli ktoś opłaca dostęp do forum, coraz lepsza firma, no to ty wiesz, że tam są ludzie, którzy są przefiltrowani, ponieważ oni płacą za to, żeby tam być, więc to jest klient trochę innego rodzaju. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ sam również należy do społeczności coraz lepsza firma. Ale też możesz być na przykład wazbiro, czyli możesz być ich uczniem, ale może i wykładowcą, więc możesz działać w Wasbiro albo w takiej społeczności jak Ahoj, która jest założona przez m.in. Adama Gospodarczyka, znanego w internecie jako Overmant. Tak, więc to jest taka społeczność dotycząca automatyzacji, IT, no generalnie bardzo dużo takich ciekawych rzeczy chłopaki robią, więc możesz sobie sprawdzić społeczność Ahoj. Więc tak to po prostu wygląda. Można gdzieś na początku dołączyć, popatrzeć o czym ludzie piszą. Sprawdzić, jaki jest poziom naszej wiedzy, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, lecimy dalej. Kolejna rzecz to pamiętaj też o różnych platformach, i to jest bardzo istotna sprawa, a mianowicie są różnego rodzaju discordy tematyczne. Jest na przykład coś takiego jak Reddit, który ma mnóstwo tak zwanych subfort. W Stanach jeszcze istnieje bardzo mocno Quora, w Polsce też istnieje, co prawda, ale jeszcze. Czy znaczy, mam wrażenie, że Quora się w Polsce jakoś mocno nie przebiła, ale jest Twitter, jest LinkedIn, no jest dużo tych platform, więc trzeba sprawdzić, gdzie nam po prostu pasuje to pisanie. To nie jest tak, że a. Na tej platformie są moi klienci, a na tej jej nie ma. Nie, to tak naprawdę ludzie są różni i praktycznie przysiadują wszędzie, tylko trzeba to dobrze wyczuć, gdzie nam jest też dobrze i jaki sposób komunikacji nam odpowiada. Ok? Więc tego jest po prostu cała masa w internecie grup, społeczności, subgrup i tak dalej. I czasami jakieś grupy umierają, na ich miejsce pojawiają się nowe, ale prawda jest taka, żeby trafić do takiej grupy albo gdzieś po prostu komunikować się, być obecnym w takiej grupie, gdzie czujesz flow, że są fajni ludzie, że dobrze się z nimi gada, że jest jakaś fajna tematyka, że rzeczywiście ta grupa jest aktywna i jakoś tam żyje, okay? no. Więc to jest między m.in. Tego typu, tego typu rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. I teraz bardzo istotna sprawa, wybierz format, który tobie najbardziej odpowiada, który tobie najbardziej leży. I to jest niesłychanie istotne, ponieważ aby tworzyć treści dla swojej społeczności tak maksymalnie skutecznie, musisz zdecydować o twoim medium. I teraz, co to znaczy twoje medium? Oczywiście to może być, to mogą być różne wersje, to mogą być nagrania, to może być też pisanie. Jeżeli nagrania, no to gdzie możesz udostępniać swoje materiały wideo? No, na przykład na YouTubie, ale też na Facebooku możesz kręcić rolki, możesz robić livey i tak dalej. Czyli zastanów się nad tym, czy jak, jaka jest taka Twoja ulubiona forma przekazu. Czy to jest wideo, czy to są webinary, a może to jest live, a może wystąpienia publiczne, a może taka krótka forma wideo, może w tym się czujesz super. Ja osobiście uwielbiam dłuższe materiały wideo i bardzo też lubię takie webinary prowadzić na żywo dla naszej społeczności. To jest coś, co to bardzo lubię. Ale jak jeszcze parę lat temu, jak zaczynałem, to nie było tak rozwinięte, no ten streaming nie był taki dostępny szeroko jak obecnie, no to wtedy bardzo dużo pisałem, ale znowu, może być. Tak, że masz lekkie pióro i potrafisz fenomenalnie pisać, no to wtedy pisz. Nie jest tak, że, a bo dzisiaj to trzeba nagrywać wideo, bo wszyscy nagrywają wideo. No nie, to tak nie działa. Naprawdę jest mnóstwo osób, które radzi sobie doskonale yy, i. Zajmują się tylko i wyłącznie formą pisaną, więc jeżeli potrafisz super pisać, to pisz, to idź w tym kierunku, żeby pisać jeszcze lepiej. Więc możesz mieć artykuły blogowe, możesz prowadzić płatne newslettery, możesz pisać mailingi, możesz wypowiadać się gdzieś w mediach społecznościowych, które są nastawione właśnie na tą formę pisaną. Czyli to może być właśnie Twitter, to może być właśnie LinkedIn, to może być Facebook. We wszystkich tych miejscach możesz pisać i to może być Twoja forma wyrazu. To jest bardzo istotne. To jest tak zwana Twoja modalność, ponieważ zobacz. Często jest tak, że e, właśnie tak, tak jak powiedziałem przykład z tym wideo, że o, teraz trzeba robić wideo, bo wszyscy robią wideo, teraz tylko tam TikTok, YouTube i nic więcej się nie liczy. No nie, ponieważ zobacz, jeżeli ty lubisz pisać, masz lekkie pióro, wychodzi ci to fenomenalnie, i stwierdzisz, dobra, może zacznę nagrywać wideo, bo wszyscy teraz o tym mówią, i będziesz się męczyć przy nagrywaniu tego wideo, to wierz mi, że ludzie, którzy są po drugiej stronie ekranu, po prostu to czują. Oni to czują, że ty się męczysz, że to nie jest Twoja ulubiona forma. Ty jesteś zestresowany i stresujesz ludzi, którzy siedzą po drugiej stronie ekranu. Oszczędź im tego, dobra? No, jeżeli czujesz się w tym dobrze, jeżeli to jest dla Ciebie okej, okay, no to jak najbardziej wtedy można nagrywać oczywiście materiały wideo. Kolejna sprawa: tutaj taka malutka ciekawostka, możesz sobie znaleźć też frontmana od wideo i zająć się tylko takimi sprawami zapleczowymi i i znam też osobiście osobę, która w ten sposób działa, a mianowicie ona zajmuje się całym marketingiem, wszystkim od zaplecza, przygotowuje scenariusze, tam kamery, nagrania wideo, zajmuje się opisami, montażem, miniaturkami itd., dalej. Ale przed kamerą występuje coś inny. Po prostu ta osoba zrobiła sobie, można powiedzieć, casting na swojego YouTubera, ale to nie, ona nie jest twarzą tego całego projektu, tylko można powiedzieć, że całym projektem steruje z tylnego siedzenia. No i to jest też fenomenalna droga. Warto też ewentualnie coś takiego rozważyć. I teraz tak, kolejna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o budowanie społeczności, no to jest oczywiście zaangażowanie i konsekwencja. Bez tego zwyczajnie się nie da. Więc jeżeli robisz coś dla swojej społeczności, to pamiętaj, żeby to robić konsekwentnie z zaangażowaniem tydzień w tydzień. Zauważ, my tą serię wideo, którą tutaj teraz oglądasz na YouTube, zaczęliśmy bodajże we wrześniu. To jest chyba trzeci odcinek, który leci niemalże piątek w piątek. W... Może tylko dwa albo trzy razy pominęliśmy, ale tak to publikujemy bardzo, bardzo systematycznie. No i tutaj tak, co prawda może nie mamy jakiegoś piku, jakiegoś super wzrostu, jeżeli chodzi o rosnącą liczbę, liczbę subskrybentów na tym kanale, ale to też jest to, że to się miesza. Widzimy, że ileś osób się wypisuje, ale ileś osób też dochodzi nowych, ponieważ dla mnie istotniejsza jest, kto to ogląda, a nie to, ile osób to ogląda. Więc wiem, że oglądają mnie właściwi ludzie, no i to jest po prostu dla mnie ważniejsze, niż to, żeby tutaj było nie wiadomo ile tam odwiedzin. Ale oczywiście wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Więc jeżeli oglądają cię właściwi ludzie i w dużych ilościach, no to jest w ogóle bajka, tak? Ale to jest bardzo istotne, żeby mieć autorytet u ludzi a nie koniecznie, żeby szukać atencji, bo możesz sobie kupić reklamy, skierować swoje materiały, materiały do jakichś tam dzieciaków i tak dalej. No i oczywiście pod tym filmem też można by było bardzo łatwo wygenerować 70 tysięcy wyświetleń, ale to nie o to chodzi, bo kto to obejrzy? Ja nie chcę, żeby to oglądali jacyś losowi ludzie, tylko tacy ludzie, którzy długofalowo, yy, znaczy w ogóle, po pierwsze, którzy się wpisują w nasz profil idealnego klienta, a po drugie, tacy, którzy mogliby z tych treści skorzystać. No i oczywiście, którzy mogliby zostać naszymi klientami na lata. To jest bardzo istotne. Okej, okay. Więc teraz tak. Jeżeli chodzi o zaangażowanie i konsekwencje, to jest tak naprawdę Magiczny klucz do sukcesu nie ma oczywiście tutaj, tutaj żadnej magii. Tak jest prawda, że jeżeli coś robimy bardzo systematycznie, sprawdzamy, to poprawiamy. Ludzie widzą nasz rozwój i to ma sens. To komuś pomaga. No to nie ma siły, żeby to nie rosło. Ok, to teraz tak. Co tutaj możesz y, zrobić w tym względzie? Przede wszystkim trzeba pu publikować treści regularnie, ustalić sobie, czy to jest każdy piątek, czy to jest każdy wtorek. Czy to jest dwa razy w tygodniu, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się po prostu nad tym zastanowić, ustalić sobie stały harmonogram. Dalej, kolejna rzecz. Udzielaj się pod postami i komentarzami. Jeżeli ludzie komentują Twoje materiały, to odpowiadaj na te komentarze. Kolejna rzecz. Rób over-delivery. To jest coś takiego, że na przykład mówisz ludziom: Hej, dzisiaj będzie trzy wskazówki na temat XYZ, a dajesz tych wskazówek pięć. Ja to bardzo często na, robię na webinarach, no i ludzie są bardzo z tego zadowoleni, że, a, miało być siedem, a jest dziewięć. O, super, nie? Więc to jest coś takiego, co też polecam ci robić, czyli dawać więcej niż było obiecane. Kolejna rzecz. To rozwiązuj realne bolączki i problemy ludzi. Czyli to, z czym oni naprawdę się mierzą, bo to, to jest najistotniejsze. Po co oni szukają, po co oni coś pisują w, w YouTuba, po co oni coś wpisują w Google, a? Bo chcą rozwiązać jakiś problem, szukają jakiegoś rozwiązania. Oczywiście czasami jest tak, że ktoś cię lubi, no i po prostu subskrybuje twój kanał, dał tam dzwoneczek, te wszystkie powiadomienia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. oczywiście mam nadzieję, że Ty również subskrybujesz ten kanał, a jak nie, to zrób to teraz, bo kopnę cię w kostkę. Więc subskrybuj kanał i oczywiście kliknij dzwoneczek, żeby YouTube przypominał Ci o naszych kolejnych nagraniach. I teraz tak, pokażę Ci przykład osób, które robią bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o takie systematyczne dostarczanie kontentu. No i teraz tak, jeżeli chodzi o materiały wideo, to możesz sobie zobaczyć, jak bardzo ładnie robi to Damian Olszewski, który Prowadzi taki kanał ekonomiczno-biznesowy, czyli kanał się nazywa Damian Olszewski praktycznie o pieniądzach. No i właśnie, w każdą sobotę o 15 leci Bizon, a w każdą niedzielę o 15 jest Bizweek. Takie podsumowanie na temat finansów i tak dalej. Bardzo polecam Ci zobaczyć i to jest systematycznie od nie pamiętam już kiedy. Damian jest naprawdę niesamowicie tutaj pracowity i konsekwentny w tym wszystkim. No i to też ludzi do tego przyzwyczaja. Kolejna rzecz, no to oczywiście, newsletter w każdy wtorek, to jest coś, co my robimy. Każdy wtorek y, ra z rana wysyłamy newsletter do naszych czytelników, a w każdy piątek z kolei okazuje się wideo na YouTubie. I to jest coś takiego, co, do czego warto też ludzi przyzwyczajać. Kolejna rzecz to, jeżeli chcesz oczywiście mieć więcej pomysłów o budowaniu społeczności, zapraszam Cię pod adres sklep.liczysiowynik.pl, ponieważ tam znajdziesz więcej materiałów na ten temat, a dokładniej mamy taki mini-produkt 30 pomysłów na budowanie społeczności od zera. Albo możesz też skorzystać z całego pakietu, który mamy, czyli pakiet liczy się relacje i w jego skład wchodzi 30 sposobów na fantastyczną obsługę klienta, 30 pomysłów na budowanie społeczności od zera i 30 pomysłów na budowanie listy mailingowej. I to jest takie kombo, że po prostu głowa mała, więc bardzo Ci polecam. Lecam. Albo ten pierwszy produkt, albo ten drugi. To już w zależności od ciebie wejdź na sklep, rozejrzyj się. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, każda taka rzecz, która jest kupiona w sklepie, no to wspiera w ogóle naszą działalność, pozwala nam się wspaniale rozwijać. Dobrze, panie i panowie, także w tym momencie to wszystko. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie kolejnego materiału. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie ten kanał, dacie dzwoneczek, napisz komentarz, jeżeli coś ci się spodobało w tym materiale, albo jeżeli masz jakieś pytania, masz jakieś uwagi, śmiało pisz, no i będziemy w kontakcie. Ok, także to tyle na dzisiaj. Jesteśmy na łączach. Hej.